Chciałam podziękować za rodzinę i za wszystko, za zdrowie, za piękny świat. Chciałbym podziękować Panu Bogu za to, że udało mi się tutaj przyjechać na Święto Dziękczynienia i zobaczyć świątynię w stadium budowy. Za dobre serce, za uśmiech, za to, że ludzie podają sobie dłoń, no i za wolną Polskę. To jest najważniejsze. Dzięki. Chciałem podziękować Ojcu Niebieskiemu naszemu za to, że mi dał takiego wspaniałego syna chrzestnego. No, ja tak samo, że mi dał takiego chrześniaka. Kiedy zdamy sobie sprawę, że oddychamy, że możemy się uśmiechać, że możemy się spotykać ze sobą, a przede wszystkim no, istotną jest to, że żyjemy, to odczuwamy ten ogrom wdzięczności. No, jeżeli ktoś wierzy, to Stwórcy, za to, że jesteśmy. I za to przede wszystkim powinniśmy dziękować. Chcieliśmy podziękować za to, że wszyscy jesteśmy zdrowi i że się bardzo kochamy. Ja chciałabym podziękować za moje życie, za drogę, którą wybrałam. Także chciałam podziękować za swoich przyjaciół, za ludzi, których spotykam codziennie na swojej drodze. Za studia, za to, że mogę siebie realizować w pewien sposób, za miłość i po prostu za to, że jestem. Ja dziękuję Panu Bogu za to, że kilkoro młodych ludzi zechciało przyjechać, że możemy być w tym szczególnym miejscu właśnie przed dzień wydarzeń, jakim jest beatyfikacja. Przyjechaliśmy tutaj zobaczyć ogólnie beatyfikację jeszcze i do przygotowania właśnie tego wszystkiego. Za postać księdza Jerzego Panu Bogu chcę dziękować, bo to jest myślę nie tylko, przede wszystkim no, wzór dla kapłana, warty i godny naśladowania, ale także jest to, myślę, że dla każdego Polaka jakaś znacząca postać, żeby żyć według wartości chrześcijański, żeby być wiernym tym wartościom nawet w trudnych chwilach, bo wiemy, co ksiądz Jerzy musiał za życia swojego przejść, jakie różne doświadczenia, aby faktycznie no, też i potem być w tą godzinę próby, jaką była śmierć męczeńska, też wiernym tym wartościom. Dziękujemy!